drugi był sobie cyrk, który podupadał. Niezbyt szło, słabe przedstawienie, no i wiadomo, klapa finansowa i zamknięcie cyrku na horyzoncie. No i pewnego dnia przychodzi do dyrektora jakiś facet i mówi: dobry, proszę pana, więc mam taką sztuczkę, takie coś, że od razu pan kupę ludzi zaprosi, pieniądze i w ogóle. Dyrektor mówi: no dobra, ale co tam pan ma? No i facet wyjmuje taki kartonik i wyciąga z niego jamniczka, takiego pieska niewielkiego, z takim fortepianikiem wielkości jamniczka mniej więcej, i krecika obok. Mówi: proszę pana, więc to jest mój zespół, który wykonuje standardy jazzowe. No, są nieźli po prostu, więc grają tak, że ściągną ludzi. Dyrektor taki, no, zaskoczony z lekka, mówi: no to proszę bardzo, nie, może byśmy posłuchali kawałek. No i rzeczywiście tam jamniczek rozgrzewa sobie paluszki, zaczyna grać, krecik do tego stoi, tam śpiewa. No i dyrektor jest w szoku, w ogóle mówi: kurczę, panie, no rewelacja, biorę od razu, tak, plakaty tutaj, ogłoszenia. No i rzeczywiście ustalili datę przedstawienia, ludzi ściągnęło pełno, bo to poszła fama, że coś niesłychanego będzie, a więc pełny cyrk, pełne kasy. No i przychodzi ten moment, światła na scenę, na środek, taką ustawioną, dosyć niewielką, proporcjonalnie do artystów. No i nasz facet przychodzi, wyjmuje znowu jamniczka, stawia go elegancko przy fortepianiku, obok krecik. No i rozpoczyna się wspaniały koncert. Jamniczek sobie paluszki przygotowuje, krecik głos rozgrzewa, śpiewają różne standardy. No, po prostu widownia oszalała. Bisy, domagają się bisów, krzyki, wrzaski, kapelusze w górze. No i dyrektor przybiega do tego faceta, mówi: panie, kurczę, no jeszcze raz, trzeba bis. A facet mówi: wie pan, no nie, no umawialiśmy się na jedno przedstawienie i tyle, no nie ma w ogóle mowy. Mówi: no ale wie pan co, ale kurczę, no niech mi pan zdradzi tajemnicę, jak to w ogóle jest możliwe, że tak to wszystko się odbywa. Jamnik tutaj, wie pan, kret, śpiewają takie rzeczy, to jak? Proszę pana, no umawialiśmy się jeden koncert, jeden występ i tyle, no kończymy na tym. Mówi: no wie pan co, ale no ludzie szaleją, no cyrk mi zdemolują, jeszcze jeden raz. Facet mówi: nie, koniec, no nie ma mowy. No i dyrektor powiada: no dobrze, proszę pana, to już nie grajmy, już dobra, w porządku, ale niech mi pan zdradzi, no tajemnicę tego całego, tej całej sytuacji. No i facet mówi: pan, no nie mogę, no jest to tajemnica rodzinna, to nie mogę tak każdemu opowiadać. Dyrektor mówi: no ale wie pan co, no połowę, no cały utarg dzisiejszy panu daje, po prostu wszystką forsę, jaką zarobiliśmy dzisiaj. Niech pan tylko powie, jak to jest możliwe, jak to się dzieje, jaka jest tajemnica w tym. No i facet tak mówi: wie pan co, no, no dobra, no tak w ramach już po prostu ostateczności panu mogę zdradzić, ale cała forsa, tak? No tak, no cały utarg dzisiejszy. No dobra, więc proszę pana, jest tym tajemnica oczywiście, no to jest jasne, że to nie takie hop-siup, nie? Jest tym szkopuł, tajemnica i haczyk. Proszę pana, krecik po prostu tylko udaje, a to jamniczek i gra, i śpiewa. No, może żart jest troszeczkę suchy, ale trochę pomaga w dzisiejszym rozważaniu, bo liturgia słowa mówi nam o modlitwie, o zwróceniu się do Pana Boga. I oczywiście często pojawia się w nas taka myśl, że Pan Bóg nie wysłuchuje naszego wołania, naszej prośby. Zresztą to już też rozważaliśmy zupełnie niedawno w liturgii słowa. Te słowa, te myśl już też mieliśmy. Ale tak jak w tym żarciku, może być tak, że czegoś się spodziewamy. No chyba czegoś innego, jakiegoś innego rozwiązania, innej tajemnicy owych sympatycznych zwierzątek oczekiwaliśmy. Wyszło tak jakoś dziwnie. Ale może i tak być z naszą modlitwą, że spodziewamy się czegoś, o coś prosimy, wołamy i to nie przychodzi. Okazuje się, że Pan Bóg jakby nie odpowiadał. Ale każda modlitwa, którą zanosimy do Pana Boga, ona jest przyjęta. Pan Bóg jej wysłuchuje i wypełnia zgodnie ze swoją wolą, co oznacza, że nie zawsze tak jak chcemy. Nie my ustalamy, w jaki sposób Pan Bóg odpowie, ale pewność możemy mieć, płynącą z wiary, że Bóg zawsze wysłuchuje każdej modlitwy, którą zanosimy.
Chodzi o to, że Pan Bóg daje nam dobro. My czasami o dobro nie prosimy. Wydaje nam się, że chcemy coś fajnego, coś świetnego dla nas, ale okazałoby to się straszną kichą, gdyby Pan Bóg rzeczywiście to nam dał. Więc Bóg, ponieważ jest dobry, nie daje złych rzeczy. Nie daje nam tego, co mogłoby zaszkodzić. Ale przemienia, oczyszcza naszą modlitwę i daje nam dobro. Może nie natychmiast i nie na sposób, jaki byśmy chcieli, ale na pewno daje. Zatem zawsze wysłuchuje, ale trochę inaczej, być może, niż nam by to się chciało. Przeskoczmy może teraz na koniec, bo Ewangelia kończy się, chociaż mówi, wiadomo, o modlitwie, o wytrwałości, ale kończy się trochę dziwnym zdaniem. Czy Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, kiedy przyjdzie? Od razu mi się to kojarzy z tym, kiedy Pan Jezus modli się przed swoją męką i idzie do apostołów, którzy śpią, i mówi: nie mogliście nawet czuwać jednej godziny ze mną. Przychodzi, jakby nie znajduje ich. Oni śpią, jakby ich tam nie ma. Obecni ciałem, ale nie duchem. I Chrystus może pytać, czy ja znajdę ciebie, czy będziesz trwał przy mnie, to znaczy na modlitwie, kiedy ja powrócę. Jezus szuka nas, poszukuje nas i chce mieć z nami tę relację, która płynie przez modlitwę. Jeśli się nie modlisz, to nie ma relacji, to nie ma w ogóle o czym gadać. Bez modlitwy nie ma zażyłości, nie ma jedności z Panem Bogiem. I Chrystus szuka ciebie. Natomiast my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby szukać sposobów, w jaki Pan Bóg odpowiada. Żeby szukać tego, jak Bóg do ciebie mówi, w jaki sposób działa w twoim życiu. Bo czasami to jest, możemy powiedzieć, trochę ukryte. Potrzeba wiary, czyli potrzeba cierpliwości, potrzeba wytrwałości, pewnej konsekwencji, aby odkrywać działanie Pana Boga. I Chrystus mówi wielokrotnie nam o tym, że potrzeba modlitwy, potrzeba wytrwałości. Tak jak dzisiaj ta wdowa, która chodzi, marudzi, męczy niesprawiedliwego sędziego, tak samo i ty musisz być wytrwały w odkrywaniu Pana Boga. Nie da się raz na zawsze tego załatwić, a potem iść na papieroska lub na kawkę lub piwko i mieć z głowy. Szukanie Pana Boga, odkrywanie Pana Boga, to jest zadanie na całe życie. Od urodzenia aż do śmierci. Amen. I naprawdę tu potrzeba wytrwałości. Chrystus mówił, że przyjdą też przeciwności. On powtarzał nie dlatego, jakby, no nie wiem, zapominał się i tu powtarza, a już to mówiłem, czy jeszcze nie, ale mówi nam o tym, że modlitwa jest potrzebna, że potrzeba wytrwałości. Także dzisiaj na samym początku mówi nam o tym, że naprawdę potrzeba się modlić nieustannie, zawsze, w każdym czasie, nie ustawać, czyli odkrywać go, bo inaczej będziemy zagubieni. Inaczej możemy powiedzieć, rzeczywiście, Pan Bóg mi nie odpowiada. Ale czy ty szukasz tak naprawdę? Czy walczysz o to, żeby odkryć działanie Pana Boga? I trzeba też pamiętać, że są przeciwności, moce, że są ci, którzy będą starali się wmówić tobie, że twoja modlitwa jest słaba, do niczego, albo żebyś w ogóle się nie modlił, bo nie ma efektów. No zobacz, jak się czujesz. Gdyby Pan Bóg był, to czułbyś się lepiej, na przykład po modlitwie, albo w ogóle. No, gdyby Pan Bóg cię kochał, to nie miałbyś takiej złej sytuacji w życiu. I dlatego Jezus wcześniej mówi: nie słuchaj tego, módl się tak czy siak. Modlitwa będzie zażyłością ze mną, pozwoli ci być ze mną. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Dzisiaj w pierwszym czytaniu Mojżesz modli się, wysyła Jozuego do walki i jest dosyć ciekawa zależność. Ręce w górze, zwycięża Izrael. Ręce w dół, Amalekici. Trochę to śmieszne, możemy powiedzieć, bo to co to, macha rękami, górę, dół i co? I to już załatwia sprawę, że co, pomodlę się i już świetnie, nie modlę się źle? Otóż tak, właśnie zabawa polega na tym, że tak. I trochę to nam przywołuje Naamana, o którym słyszeliśmy ostatnio, który też mówił: no ja jestem trendowaty, poszedłem do proroka, który mówi: wykąp się 7 razy w rzece, zanurz się 7 razy w rzece, będziesz zdrowy. No to jakaś jest w ogóle porażka. To nie mogłem w swojej rzece się wypluskać i co, lepsza woda czy jak? To za słabe, wolałbym coś poważnego, coś, nie wiem, mocniejszy może znak. Ale łaska Pana Boga nie jest uzależniona od tego, czy zrobisz 1 000 000 pompek, czy jedną. Jest uzależniona od twojego posłuszeństwa. I Jezus ci mówi: masz się modlić, kropka. I twoje posłuszeństwo da ci łaskę, nie twoja gimnastyka duchowa. Posłuszeństwo Panu Bogu jest milsze niż ofiary. Więc ręce w górze, modlitwa, daje łaskę. Ręce w dół, brak modlitwy, łaski nie da.
I można powiedzieć, że oczywiście tragiczną rzeczą jest to, że brakuje nam wiary i nie widzimy owoców naszej modlitwy. Możemy się zniechęcić, ale równie tragiczną rzeczą, jeśli nie bardziej tragiczną, jest to, że przez nasz brak wiary nie widzimy owoców braku naszej modlitwy. Czyli jakby nie potrafimy zrozumieć, że brak naszej modlitwy przynosi owoce bardzo konkretne, bardzo parszywe i złe. Takie rzeczy, których byśmy nie chcieli w naszym życiu. Smutek, rozczarowanie, brak poczucia sensu, brak fundamentu, brak doświadczenia miłości i tak dalej, i tak dalej. Więc to są owoce braku modlitwy, które, no, których trzeba być świadomym. Jeśli się nie modlisz, to przychodzi. Zatem modlitwa daje łaskę. Modlitwa, która jest zażyłością z Jezusem, która nie jest wypełnieniem czegoś, jakiegoś przepisu, ale jest byciem z Nim, z osobą, wsłuchanie się w osobę. I dlatego w drugim czytaniu słyszymy te słowa: trwaj w tym, czego się nauczyłeś, trwaj na modlitwie, walcz o nią, bądź w niej. I jeszcze ciekawą rzecz jedną mówi też nam święty Paweł w liście do Tymoteusza: nastawaj w porę, nie w porę. Tu nie chodzi konkretnie o modlitwę, ale tak troszeczkę naciągając sprawę, możemy powiedzieć, że nastawaj w porę, nie w porę, czyli wtedy, kiedy ci się chce i kiedy ci się nie chce. Modlitwa nie jest uzależniona od tego, kiedy ci się chce. Kiedy mnie się chce, to się modlę. Zwykle powtarzam, że chce mi się coś, to no, to robię co innego. Więc to nie chodzi o chcenie, chodzi o świadomość, że modlitwa jest twoim życiem. Bez modlitwy twoje życie się nie zmieni. Nie ma szans w ogóle. Więc jest tak wielka potrzeba. I na koniec jeszcze jedna rzecz, o której mówi Jezus. Na koniec Ewangelii mówi tak, że czy Bóg nie wysłucha tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? Chyba czasami o tej nocy zapominamy. Są w Kościele takie wspólnoty, które w mocnych okresach roku liturgicznego, czyli w Adwencie, w Wielkim Poście, wstają w nocy, aby się modlić. Oczywiście są też zakony, wspólnoty, które regularnie wstają. Nasi bracia na przykład na pustelni mają nocne modlitwy, normalna sprawa, ale także ludzie świeccy modlą się w nocy. Wstają na godzinę, na pół godziny, żeby się modlić. I to jest bardzo mocna modlitwa. To jest to właśnie, co Jezus mówi. Nie mogliście godzinę, pół godziny, 15 minut ze mną czuwać w nocy. Dlaczego to jest takie ważne? Bo odbieramy sobie sen, coś, co jest nam potrzebne. Ofiarujemy to Panu Bogu i taka modlitwa jest bardzo mocna. Doświadczenie Kościoła mówi, że to jest mocna modlitwa. Więc jeśli ktoś czasami mówi, no tyle się modlę, Pan Bóg nie odpowiada, to można poradzić, spróbuj wstawać w nocy. No nie wiem, raz na tydzień albo dwa razy na tydzień wstań w nocy. Pomódl się wtedy. Potem idź spać. Ktoś powie, no tak, ale rano idę do pracy, będę zmęczony. Ale setki, tysiące ludzi świeckich, którzy mają ósemkę dzieci, którzy pracują, wstają też w nocy, żeby się modlić. Spokojnie, Pan Bóg da łaskę, ale zaprasza do takiej wytrwałości, do wołania do Niego. I możemy mieć pewność, że wysłucha wtedy, że rzeczywiście łaskawie przyjmie nasze wołanie. I znowu, tu nie chodzi o to, że jakaś technika jest lepsza od innej, że pomoże, ale chodzi o zażyłość, chodzi o posłuszeństwo, o bycie poddanym łasce Pana Boga. Długo dzisiaj chyba ten odcinek dosyć trwał, ale no jest to rzecz ważna. Modlitwa jest rzeczą rzeczywiście bardzo, bardzo istotną w naszym życiu i powtarzam, bez modlitwy regularnej, wiernej, pokornej nasze życie się nie zmieni. Dlatego może skończmy i idźmy się pomodlić.